Moi drodzy, najfajniejsze bluzy idealne na jesienne dni na www.abra.ety. Klikajcie w pierwszą linijkę w opisie i zamawiajcie, czy to z kapturem, czy bez kaptura, w różnych kolorach i wzorach. Moi drodzy, spójrzcie tylko, jaki mam dzisiaj przygotowany skin. Jestem ochroniarzem z serialu Netflix Squid Game. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że słuchajcie, Elviso także jest ochroniarzem z Squid Game. Czy ty jesteś numerem 2, panie Elviso? Numer 2, kłania się. Dobrze. Pod rękę. Dobrze, ty jesteś numerem 2. Ja w takim razie jestem numerem 1. I dlaczego my, słuchajcie, dzisiaj mamy skiny z Squid Game? Słuchajcie, tamten koleżka na wczorajszym moim live'ie zrobił mi bardzo zły psikus. Wziął tego oto ochroniarza numer 2 i słuchajcie, skorzystał z jego usług, aby mnie właśnie trollować gierkami ze Squid Game. Dlatego stwierdziłem, że także wezmę ochroniarza numer 2 i zachęcę go, aby tym razem strollować ze mną Agent X-a. Spójrzcie tylko, jakie mamy przygotowane dzisiaj rzeczy. Przede wszystkim możecie oczywiście dać tutaj specjalny broń oraz specjalny mundur na wypadek, gdyby gracz numer 1, 001 oczywiście, stawiał opór, więc proszę, tutaj jest oczywiście dla ciebie wyposażenie. Dziękuję. Dla mnie jest także takie wyposażenie, które oczywiście pomoże nam przetrwać ewentualny atak tamtego rzeźmieszka z tyłu. I jeśli chodzi o gierki, słuchajcie, będziemy grać dzisiaj w czerwone i zielone światło. Będziemy dodatkowo, słuchajcie, grać w ten honeycomb. Na pewno pamiętacie, że chodzi o to, aby po prostu wyryć w takim ciasteczku miodowym kształt. Jeżeli oglądaliście serial, to na pewno wiecie, ale my ten kształt będziemy kazali wyryć Agent X-owi w ścianie przy pomocy motyki. I oczywiście będzie także szklany most. Zapytacie, ale Abra, skąd ty masz pewność, że ten gość, ten dzban będzie chciał z tobą grać? No bo moi drodzy, mamy tutaj... Pożegna się swoim życiem. Aha, czyli ty tak ofensywnie, ty chcesz pożegnać go z jego własnym życiem. Ja chciałem tylko mu karteczkę zaproponować, czy chce zagrać w grę. No ale, ale dobrze, skoro ochroniarz numer 2 mówi, że gracz numer 001 ma obowiązek zagrać, to chyba tak jest. Mam, słuchajcie, przygotowane tabliczki. Chciałem tylko zaznaczyć, że mamy wyłączone niki. I jako, że posiadamy identyczny ekwipunek w tym momencie, to Agent X nie ma bladego pojęcia, czy jestem to ja, Elviso, Macioch, czy może jakiś inny włamywacz. Oczywiście ja Elviso słyszę, a Agent X natomiast nas nie słyszy. Spójrzcie, co on robi. On próbuje przyciągnąć wędką jakąś, słuchajcie, tutaj łódeczkę, ale ja bym chciał mu tutaj rzucić, słuchajcie, karteczkę właśnie z treścią, czy chciałby zagrać w gierkę. Rzucam oczywiście mu tutaj tabliczki, bo będziemy musieli, słuchajcie, mu napisać, jakie gierki będą na niego czekać. Ja uważaj tak, tutaj na te kozy. Ja no, go no. Z wielką chęcią wyjaśnię, bo jak sam widzisz, moje kózki zostały przez niego porwane. Znaczy, ja to rozumiem, ale nie możemy na razie go klepać. Trzeba uważać na to, ale że jeśli Agent X-a rozwalimy, to będzie napisane, kto go rozwalił w tej animacji, kiedy on zginie. Dobrze, zobaczmy, co Agent X nam tutaj powie. Widzę, że on wsiada do łódki. Okej, słuchajcie, Agent X nam tutaj odpisuje. Jestem naprawdę ciekaw. Jak widzicie, on póki co nie ucieka. Chyba na razie się nas nie boi, dlatego że ma założoną zbrojkę, ale jedną z zasad gry oczywiście będzie oddanie ekwipunku nam. Jakaś głupia koza znowu mnie, słuchaj, tutaj odepchnęła, ale dobrze. On tutaj napisał, koza, tak chce zagrać, koza. Czy to będzie Monopoly. Dobrze, dobrze. Napiszmy mu tak, wiesz, tak oczywiście oficjalnie. Dobrze, gracz 001 jest proszony o pójście za ochroniarzami. Dobrze, okej, mam nadzieję, że Agent X tego nie oleje i że za nami pójdzie, choć w takim razie Elviso. Okej, agent macha tutaj główką, on ewidentnie chce zagrać. Pytanie, stary, jaka nagroda będzie? Ale ja ci powiem tylko w ten sposób, on nie może tego wygrać, bo ja bym najlepiej to zaproponował, stary, abyśmy my dali mu tutaj na przykład jako, wiesz, wygraną 4 sztabki nederytu, ale on nie może tego wygrać. Dobrze, w takim razie oczywiście Elviso, poproszę cię, abyś skraftował skrzyneczkę na itemy Agent X-a, tylko nie rozwal jego domu, żeby on się nie wkurzył, a ja mu piszę zasady. Okej, słuchajcie, zostawiliśmy tutaj informację dla Agent X-a, że gracz 001 musi odłożyć EQ do skrzynki. Następnie musi wykonywać polecenia ochroniarzy, a pierwszą grą będzie zielone i czerwone światło. Na pewno to znasz. Agent X, słuchajcie, już właśnie tutaj odłożył itemy. Bardzo, bardzo dobre EQ, tak swoją drogą, słuchajcie, on ma, bo patrzcie, Protection 4 na deksowej zbrojce, wszędzie unbreakingi, no naprawdę te itemki, słuchajcie, są mega, mega dobre, ale Agent X się tutaj słucha. Rozpisaliśmy tutaj graczowi 001, jak to będzie wyglądało. Mam tutaj, słuchajcie, zieloną wełnę oraz czerwoną. Ty stoisz, póki co stoisz. I w momencie, kiedy, słuchajcie, postawię zieloną lub czerwoną wełnę, no to oczywiście albo Agent X idzie, albo stoi. Natomiast po każdym takim jakby cyklu będę musiał zepsuć ją, słuchajcie, nożycami. Dobrze, w takim razie ochroniarzu 02, proszę tutaj przypilnuj Agent X-a, żeby nie było żadnego problemu. Dobrze, w takim razie stawiam zieloną wełnę. Okej, teraz gracz może iść. A czerwona! Oczywiście, dobry, jeżeli jest, będzie kubany ruch. No, w momencie, kiedy ja tutaj pokażę już czerwoną wełnę, to chyba jest oczywistym, że pan ochroniarz 02 wyjaśni tutaj gracza. Wow, koza tutaj go popchnęła! Co w takiej sytuacji robimy?
Co w takim. Ja bym go zdyskwalifikował, albo wiesz co? Albo kłuskę zdyskwalifikował. O! Dobrze, tutaj jest informacja, że zostajesz cofnięty na start. Agentik, słuchajcie, jakoś, no powiedzmy, że się nie stałe, dlatego lecimy tutaj. Zielona wełna, oczywiście Agentik, słuchajcie, może w tym momencie iść i uwaga, uwaga, uwaga. Kolejna koza, dobra, niech idzie, dobra, czerwona wełna, okej. Stoi. Wydaje mi się, że póki co jest spoko, póki co Agentix naprawdę dobrze to robi, no to co, zielona wełna w takim razie, okej, może iść, dobra, czerwona, stoi, a wiesz, tu jest linia mety, więc jesteśmy już naprawdę blisko, niech on tą pierwszą gierkę przejdzie, ja nie będę miał żadnego problemu, zabrał mi nawet czerwoną wełnę, ale oddał, dobra, uwaga, zielona wełna, niech leci, dobra, okej. Zakwalifikował się w takim razie gracz 0-0-1 do kolejnej rundy. Okej, słuchajcie, napisałem tutaj właśnie informację Agentixowi, że gracz 0-0-1 zakwalifikował się do kolejnej rundy. On niestety nie wie, Elviso, że jest totalnym lamusem i my po prostu pozwoliliśmy mu tutaj przejść dalej, ale następna gierka będzie cięższa, dlatego że Agentix będzie musiał wybrać kształt, który oczywiście przy pomocy, słuchajcie, danej przez nas motyki będzie musiał wyryć tutaj w ścianie. Będzie to, słuchajcie, albo trójkąt, który oczywiście w Minecrafcie nie jest po prostu wykonalny, tak? No nie da się trójkątu tutaj zrobić. Będzie mógł być to parasol. Tak, słuchajcie, w grze, znaczy w serialu Squid Game akurat parasol był tym jakby najcięższym wzorem do faktycznego wykonania w tym jakby takim płatku miodu. Mamy oczywiście gwiazdę, kwadrat oraz koło. Koło też nie jest wykonalne, słuchajcie, w Minecrafcie, ale wiadomo, że coś na wzór koła da się zrobić. Natomiast kwadrat będzie najprostszy. Nie wiem tylko, czy Agentix będzie w stanie jakby domyślić się, co my chcemy tutaj zrobić, dlatego że on, słuchajcie, wiecie, może myśleć, że będzie musiał naprawdę to wyryć w jakimś płatku miodu. Informacja dla Agentixa. Teraz wybierz jedno z tych pięciu i mi wręcz. Oczywiście dajemy, słuchajcie, tutaj te pięć kształtów Agentixowi. Nie mam pojęcia, czy on jakby się domyśli, co ma tutaj zrobić, dlatego że on, słuchajcie, już jakby no, serial oglądał. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, on że przy pomocy jakby tam trzeba było igłą jakby wyryć faktycznie taką, słuchajcie, specjalną jakby dziurkę, tak, żeby to faktycznie dobrze wyglądało, no ale tego w Minecrafcie zrobić się nie da. I uwaga, co on wybierze? Patrz, widać, że skroluje, widać, że przegląda te rzeczy. Uwaga, uwaga. Co to będzie? Okej, wziął świerkowe. I czym jest świerkowe? Parasol wziął! Przecież to jest idiotyczne! Jeżeli on oglądał serial, to doskonale powinien wiedzieć, że parasol to jest najgorsza rzecz, jaką może zrobić. No ale dobrze, skoro sam się wkopał, to idźmy dalej. Zostawiam mu informację. Teraz masz 10 minut na wyrycie w ścianie tego kształtu. Kształtu motyką. Daję mu, stary, pół godziny, bo się nie wyrobi, naprawdę. Pół godziny, dobra, daję mu, stary, pół godziny. W serialu było krócej, ale damy mu, stary, pół godziny. Co ty na to? Ja myślę, że to jest bardzo dobry plan. Dobra, zostawiamy mu taki właśnie, słuchajcie, tutaj wers i oczywiście rzucamy mu motykę. Ej, on coś odpisuje, ale słuchajcie, nie wróżę nic dobrego. Z parasolem naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. Z tobą chyba coś nie tak. Agentix, który oglądał serial, nie wiedział, że parasol to jest zła rzecz. No ale dobrze, chyba w takim razie oczywiście czas start, więc okej, oczywiście go klepiemy. Jeżeli choćby coś pójdzie nie tak... Ups, abra zobacz, ups. To chyba będzie musiał Agentix zostać wyeliminowany, czyli gracz numer 001. Ale widzę, że tutaj Agentixowi coraz lepiej idzie, wykopał już jeden bloczek. Ale patrz, ja mu mogę wejść normalnie pod celownik i co wtedy, i co wtedy? Ej, on ale wiesz co, nie, bo ochroniarze w Squid Game nie wolno. Nie przeszkadzali. Ja jestem ochroniarz 01, ty jesteś ochroniarz 2. O, widzę, że już się tutaj nam gracz 01 buntuje. Co jest, jak stary? Jak mówiłeś, oni nie przeszkadzali. Ale źle, on nawet o tym nie wie, bo jest odwrócony do nas plecami. Ale dobra, zobaczymy, co on odpisze. Już teraz bądźmy poważni. Jeżeli to jest, wiesz, rozgrywka ze Squid Game na wielką, słuchaj, tutaj kasę, to faktycznie bądźmy okej. Zasada tej gry była: równość żądam przerwania gry. Dobrze, ja mu tutaj napiszę. Wobec zachowania ochroniarzy nagroda rośnie do 5 sztuk netherytu. Dobra, mam nadzieję, że teraz to Agentixa zachęci i mu tutaj napisze jeszcze wiadomość, graj dalej. Dobra, widzę, że Agentix sobie tutaj przyswoił to do wiadomości i lecimy dalej. Tak jak mówiliśmy, ma pół godziny na to, aby motyką wyryć tutaj, słuchajcie, parasol. No, znaczy, wiesz, ja powiem w ten sposób. Ja brzydko buduję, ale ty, Elviso, budujesz dobrze, więc Agentix, no chyba będzie musiał polegać na twojej ocenie. Ty będziesz musiał ocenić, czy ten parasol wygląda dobrze, czy nie. No, dobrze, ale jeżeli on oczywiście, no, na przykład teraz robi pałąk, bo wiadomo, że parasol ma taki patyk, tak, długi. No to jeżeli tutaj na przykład, patrz, wykopałby tą kratkę,
no to wtedy już jest nieudane. Wtedy oczywiście gracz zostaje wyeliminowany, ale patrz, póki co idzie mu nieźle i tą motyką szybko idzie. Ja myślałem, że to wiesz, że to będzie długo trwało, no dlatego pół godziny mu daliśmy. A tutaj patrz, chłop naprawdę leci. Chłop radzi jakoś. Tylko czy on na takiej ścianie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, będzie w ogóle w stanie wykonać parasol, myślisz? Jak nie zmienił się, to jego problem, przegra. Ej, ja totalnie widzę, co on chce zrobić, ale to wygląda jak grzybek trochę, no nie? A zauważ, parasolki często, nie zawsze, ale często mają taką jakby taki haczyk, taką jakby rączkę. Nie wiem czemu, no. Ale mi to bardzo, ale to bardzo przypomina, wiesz co? Grzyb. Samochód. Samochód? No zobacz. Ej. Tu ma kółka. Stary, to... Nie, no czekaj, czekaj, czekaj. Jak dla mnie... Nie, to nie wygląda jak samochód. Ej, ja nie wiem, czy on jakby chce tutaj zgłosić, że to skończył, ale jak na moje to wygląda jak grzyb, stary. Nie, no naprawdę, stary, to wygląda jak grzyb. No to co, on jakby w serialu był taki haczyk i na tym poległo najwięcej osób, więc no ja nie wiem. Okej, okay, Agent X chyba wpadł na pomysł, żeby faktycznie tą rączkę dorobić, tak jak to było w serialu, no. Ale to widać, bo jak oglądał serial, to ogarnia. No i teraz, nie, szczerze? Patrz, teraz to już wygląda trochę, no nie? Trochę jak parasol, bo patrz, możemy bez problemu to, patrz, uzupełnić w ten oto sposób i teraz widać, że to wygląda jak parasol. Nie, serio, teraz wygląda to jak parasol. Dobrze, w takim razie zostawiamy Agentixowi informację. Gracz 001 zakwalifikował się do kolejnej rundy. Dobra, mam nadzieję, że Agentix się tutaj cieszy, bo kolejną rundą będzie, słuchajcie, szklany most. Okej, tutaj słuchajcie, jest informacja dla Agentixa. Teraz przed tobą szklany most. Musisz zdecydować, który blok się nie zapadnie i dojść do mety. Agent X serial oglądał, więc na pewno doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że zarówno ten klocek może być zły, jak i ten klocek może być zły, albo ten i tak dalej. My oczywiście jesteśmy tutaj, słuchajcie, z Elviso przygotowani, żeby w razie co móc po prostu niektóre klocki tutaj Agent X-owi rozwalać. No ale jeżeli Agent X jest tutaj gotowy, co jest? A co jak ja teraz zrobię takie coś? O stary, to już jest za mocne. Jakby, ryzykownie, nie? Jakby on wpadł w lawę, no to faktycznie ryzyko tutaj rośnie, ale dobra, w takim razie wydaje mi się, że możemy startować, więc ja tutaj piszę Agent X-owi tabliczkę start i lecimy. Dobra, wystartowaliśmy. Okej, niech Agent X leci. Wiesz, to tylko od nas zależy, która kratka będzie tutaj dobra. Jeżeli Agent X oczywiście przegra, no to wówczas, stary, musimy go rozwalić, no nie? Co ja to wiesz, z przyjemnością oczywiście. Dobra, okej, musi zadecydować, czy lewo, czy prosto. Ej, wiesz co? Zadecydujmy, że teraz... zła będzie prosto, czyli musi pójść w lewo. Zadecydujmy, że teraz musi pójść w lewo, nie? Zobaczymy, co wybierze. No chyba, że przeskoczy na przykład jakieś trzy bloki. No też jest w stanie to parkurem przeskoczyć, dobra? Zobaczymy, czy wybierze prosto, czy w lewo. Okej, i to psujemy. Okay. I teraz to psujemy i to też trzeba oczywiście było zepsuć. No to co? Czy to było lewo? Stary, dobrze zrobiliśmy. To co? Teraz decydujemy, że zła jest... ta po prawej, niech ta po prawej będzie zła, okej? Okay? Okay. Niech ma chłop łatwiej, niech chłop ma łatwiej, on i tak pewnie to wybierze, no bo kto normalny by przeskakiwał tam dalej, więc zobaczymy, co on teraz w tym momencie wybierze, ale widać, że jest jakiś... Chyba coś ci nie wyszło! Ale on powiedział, że to jest przez to, patrz, przez sufit! Komisja, słuchajcie, zadecydowała, że Agentix dostanie jeszcze jedną szansę, żeby potem nie było komentarzy, że ej, serio, sufit przeszkodził mu w grze. W takim razie Agentix już teraz podejmuje, słuchajcie, decyzję i faktycznie, czy wybierze klocek przed sobą, czy wybierze ten po prawej, decydowaliśmy się, że ten będzie zły, no i dobrze, Agentix dobrze w tym momencie tutaj wybrał. Okej, wow, ochroniarz nam się tutaj pali, ja cię kręcę. Żyje. Co tutaj się dzieje, Agentix nie wie, co jest grane. Dobra, to teraz decydujemy, że słuchajcie, zły blok będzie przed agentem. Dawajcie, zrobimy tak, że ten blok po prawej będzie dobry, a ten przed nim będzie zły. Okej, dość długo czeka, a wiecie, czas leci. Agent na skończenie tego ma tylko 5 minut, zapomniałem o tym powiedzieć, Agentix o tym wie. Widzę, że on coś tam kalkuluje, patrz, on ewidentnie kalkuluje, że dwa... Liczy jak skoczyć, co nie? Dwa... Okej... I dobrze wybrał! Ej, ale to jak on na to... Aha, bo on wpadł, że patrz, że dwa i dwa! Ej, dobrze na to wpadł. No to co, teraz wybieramy w takim razie, niech będzie ten stary... Niech prosto będzie, żeby było 2-2-2. Okay. Zobaczymy, czy to będzie... Bo to jest jego jakby mechanizm. Zobaczymy, czy on to wybierze. Czyli po lewo będzie zły, a prosto ten jakby po prawo będzie dobry, no nie? Ale będzie pagam dziś za chwileczkę, nie? Bardzo. Okej, okay, patrz to! I dobrze wybrał. Zostało mu dosłownie kilka kratek, ale nie może tak być. Musimy go zmylić. To dawaj, zrobimy teraz, że po lewo jest dobre. Okej. Okay. Że po lewo jest dobre. Okej. Okay. Że po lewo jest dobre, a w przód się zawali. Ej, ale jak on spadnie, stary, to wiesz, to naprawdę będzie przypał, bo on ma do wygrania 4 sztabki nederytu, no nie? Czy tam 5 sztabek? 5. Których mu i tak nie damy. No stary, no oczywiście, że mu nie możemy dać tych sztabek nederytu, no bo przecież on nie może tego wygrać. Ja nie mam budżetu, stary. Stary, ja już... Ten klocek, na którym jest węgiel,
Aha, już nie ma węgla, to stary, to rozwalmy. No ale dobra, niech Agentix tutaj wybierze. Myślisz, że... ten stary, ten. O, okej, okay, dobrze, dobrze wybrał, stary. Dobrze wybrał w takim razie. Okej, okay. No i teraz tak, stary. Musi wybrać ostatni klocek. Albo prosto, albo po prawo. I musimy zadecydować, gdzie nie skoczy, stary, to co? Rozwalamy to spadnie go. Po prostu, co nie, serio. Za tego pranka, co nam nie zrobił ostatnio. Za moje kozy frajer zginie. Rzucił kuleczką, dokładnie tak było w serialu. Dokładnie tak szklaną kulką rzucił, aby usłyszeć dźwięk, czy szkło jest hartowane, czy nie, bo wiadomo, że szkło jest hartowane grubsze. Dobra, stary, gdzie nie wskoczy, zrzucamy go. Więc ty przygotuj się, żeby rozwalić tamten prawy, a ja ten bliższy mi. Dobra. Dobra, okej, okay. Zobaczymy, co wybierze. Jestem bardzo ciekaw, jestem naprawdę bardzo ciekaw. Ja bym powiedział, ja bym osobiście wybrał ten dalszy. Ten dalszy bym wybrał. Ciekawe, no ale... co usłyszał w ogóle. Stary, okej, okay, dobra, rozwalaj go! Musimy go, żyje. Musimy go wyeliminować! Musimy go wyeliminować! Gracz... On nam ucieka! Gracz 0... Oj, został rozwalony, gracz 001 przegrał. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy na powierzchnię, ale Agentix jest strasznie, ale to strasznie wkurzony. On uważa, że co słuchajcie... Co to jest za skam? No co, jakie... Stary, no przecież przegrałeś grę w Squid Game. Tak, no prawda, tak. Elviso? Przecież sprawdziłem, które było poprawne. Byłeś graczem 00, ale skąd ty o tym wiesz, że niby dwa były poprawne? Co jest, stary? Bo my się wydaliśmy. Siema Macioch, cześć Macioch. Cześć Agentix, właśnie, ochroniarz to jest ochroniarz 2, ja jestem ochroniarz 1 i uzgodniliśmy, że przegrałeś rozgrywkę, dlatego nie dostajesz 5 sztabek nederytu. No to czy to jest nasza wina, że przegrałeś? Lamus. Ja lecę was wyjaśnić. Ale dlaczego ty chcesz nas wyjaśniać? Nie, ale Agentix, zgodziłeś się na grę, prawda? Chciałeś zagrać w grę, zgodziłeś się na granie w grę. To jeżeli przegrałeś, to dlaczego miałbyś dostać nagrodę? Ale Agentix, ja powiedz mi. Ale dlaczego, po czym wnioskujesz, że wygrałeś? Nie dostałeś się na metę. Ja wiedziałem, które szkło jest poprawne. Ale rzuciłeś kulką, prawda? Rzuciłeś kulką, tak. Aby zobaczyć, czy szkło jest hartowane, czy nie jest hartowane. I ta kulka ci źle podpowiedziała. Podpowiedziała mi dobrze, ja wiedziałem, że jest tak. Nie, źle ci podpowiedziała. Czy ty teraz żądasz od nas 20 nederytowych skrapów, naprawdę? 5 sztabek nederytu? Dokładnie. Ale za co? Dobry jest żartownik. Panie ochroniarzu numer 2, ja bym sądził, że powinniśmy się naradzić i dosłownie za sekundę wrócić tutaj do gracza 001 z podjętą decyzją. Co pan o tym myśli? Jestem za naszej. Dobrze, w takim razie pan gracz 001 jest proszony o pozostanie w tym miejscu, natomiast ja z panem ochroniarzem drugim pójdziemy się naradzić. Okej, okay, stary, za tego idiotycznego pranka, którego wy mnie zrobiliście na live'ie, a to było przecież przez Agentixa, to Agentix zamyślił. No stary, no ze Squid Game. A tego, to... No to on nie może tego wygrać. Zresztą, powiedz mi szczerze, masz 5 sztabek nederytu? W życiu, stary. A myślisz, że ja mam? Stary, ja nawet jednej nie mam. Więc skąd ja miałbym dać mu 5 sztabek nederytu? Powiedz mi szczerze, nie, naprawdę, co my mamy w takiej sytuacji zrobić? Stary, ale nie, co my mamy w takiej sytuacji zrobić? Czy my mamy go jakoś wyjaśnić? Ja mam pomysł, stary. Jak mu dasz bana, permanentnego już na zawsze, to on na serwa nigdy nie wbije i tego nikt nie będzie o nas chciał. Dobra, ale stary, my musimy zrobić tak, aby on się na nas jakoś nie obraził. Po prostu ja bym zasugerował, że to Squid Game, tu są żelazne zasady i albo on się klepie, albo po prostu, no stary, idzie sobie gdzieś indziej, no bo tak nie może być, że my mu damy te 5 sztabek nederytu. My po pierwsze tego nie mamy, a po drugie za tego pranka on nie może tego wygrać. Dobrze, wracamy z werdyktem. Ochroniarz 2, zgodnie z ochroniarzem 1, czyli mną, zadecydowaliśmy, że gra była jak najbardziej uczciwa i gracz 001 po prostu przegrał. Po prostu przegrał. Tak zadecydowaliśmy. W takim razie po prostu musimy podziękować ci za rozgrywkę. Dziękujemy. Ale jeżeli byś oczywiście... Słucham, o co chodzi? Dziękujemy. Jeszcze jakiś... No jak to? Nie, trzeba bronić ochroniarza. Tak być nie może. Tak być nie może. Proszę zostawić w tym momencie ochroniarza. Przegrałeś uczciwą grę i teraz będziesz płakał naprawdę jak małe dziecko. No tak być nie może. Oj nie. Żądam się odszkodowania. Z jakiego tytułu ty żądasz odszkodowania? Za to, że przegrałeś? Za to, że przegrałeś, bo po prostu byłeś słabszy? Przegrałeś! Naprawdę? Nie, panie ochroniarzu, musimy go wyjaśnić. Musimy go po prostu wyjaśnić, bo tak być nie może, że gracz się buntuje przeciwko ochroniarzu. Oj, ale... Nie wejdziecie, rozumiecie? W ogóle. Jak my śmiemy, a ty robiłeś peranka na moim live'ie? I co? I z tego jesteś zadowolony? Ale ja ci nic nie oferowałem do wygrania. Gościu, mówiłeś, że jest wielka wygrana i żadnej wygranej nie dostałem. No nie wygrałem, bo nawet zasad wróciłem nie znałem, bez wyspy. bo nie chciałeś mi nawet powiedzieć. Nie, no teraz to jesteś wyjaśniany, teraz to naprawdę... Ale ty jesteś chłopie klepany, no gościu, przegrałeś grę i jeszcze chcesz ode mnie pieniędzy. No przecież to jest nieuczciwe. To jest ja w ogóle nieuczciwe. Ja się wymagam odszkodowania. Jakieś. Dobrze. Ja bym chciał tylko zauważyć, że gracz 001 został wyrzucony z jego własnej wyspy, bo jest arcylamusem i tyle. Arcylamus! Znaczy, on teraz poszedł na twoją wyspę, gdybyście wiesz? Mi jedzenia nie ukradli, to byście byli obaj wyjaśnieni. Ja ci nie ukradłem żadnego jedzenia. Może jeszcze powiesz, że wygrana to było jedzenie. Nie, no naprawdę. Chociaż moje 15 chlebów byście zostawili.
Ja mam 11. Ja to... nic nie wiem, elo. To ja faktycznie mam jego chleby. Ja chyba, moi drodzy, też o niczym nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście więcej pranków na tym kanale, dawajcie znać. Oczywiście subujcie kanał, wpadajcie do chłopaków i na kanał Abra Games oraz zapraszam was na sklep www.abra.ity. Pierwszy link w opisie. Kozackie bluzy, koszulki i mnóstwo fajnych rzeczy, czy na zimę, czy na jesień z logiem Aberki. www.abra.ity. Pierwsza linijka w opisie. Klikajcie i zamawiajcie, a ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i pół!